To nasz mecz we Wrocławiu. Jak przygotowania wyglądają do tego meczu, bo rozmawiamy przed piątkowym treningiem, wczoraj także trening. Jak te ostatnie dni wyglądały, jeśli chodzi o pana zawodników? No, trenujemy ostro, jak widać. Aktualnie w tygodniu już pojeździli, więc dzisiaj tylko ci, którzy się bardzo nudzili. Dzisiaj jeszcze zawody ma Mikkel Jebsen-Jensen, Marcin Wacylik jutro i przedwczoraj Żarnowica. Także dzisiaj, wczoraj też Patryk pojeździł u nas, wykorzystał trening szkółkowy, żeby pojeździć, a dzisiaj musi odrobić znowu jakąś pańszczyznę z redaktorami lub innymi ludźmi z mediów, więc dzisiaj jakby jednostka treningowa na luzie. Wrocław pan pewnie obserwował i oglądał ten ich pierwszy mecz w Lesznie na pana domowym torze. Na bazie tej wiedzy, jak Spartę można ocenić i jak w ogóle pan Spartę ocenia po tym pierwszym spotkaniu z Unią? No, jak popatrzy się na wyniki, to było całkiem nieźle, bo przegrali. Do tego biegowe zwycięstwa zanotował tylko Tai Uffinden. No ale niepokoi na pewno trochę końcówka, bo w ostatnich wyścigach pokazali, że są dość wyrównaną drużyną i potrafili troszeczkę nadrobić, nadgonić punktów, a do tego nie przywozili zerówek, co jest też bardzo znaczące. Poza Tai Uffindenem to tam się Janowskiego boimy, miejscowych zawodników, czy fakt, że oni jeżdżą u siebie, to ich wartość wzrasta, jak to zwykle pewnie przy okazji meczów ekstraligowych? Myślę, że nie boimy się nikogo, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że Tai Uffinden jest bardzo szybki. Maciek Janowski również u siebie bryluje na meczu, na memoriałowym meczu z upamiętniającym Tomka Jędrzejaka, można powiedzieć, wielu zawodników z wrocławskiej drużyny prezentowało dość dobrą szybkość i umiejętnie poruszała się po torze. No ale prawdziwy egzamin dopiero przed nimi w niedzielę. Skąd zmiana w naszym ustawieniu, trójka z czwórką? Tak wyszło z moich wyliczeń. A ja stawiam tezę, że chciał mieć pan Piotra w 13 wyścigu razem z Nickiem Pedersenem. To dobry trop? Dobry. Tylko szkoda, że wtedy pola nie są pozamieniane. Czy ta temperatura, bo ma być zimno, jeżeli mecz się odbędzie, ona ma duży, bardzo duży wpływ? Bo pan wielokrotnie mówił, że po tych sparingach, że właściwie wszystko się okaże, jak te warunki ekstremalne się zakończą, jak będzie inne ścigania, tymczasem znowu będziemy mieli pewnie zimno i taką temperaturę zaledwie kilkustopniową. Jakie to może mieć znaczenie? No na pewno ma znaczenie, aczkolwiek w takich warunkach już trochę przejeździliśmy, więc myślę, że ani jedna, ani druga drużyna nie będą mieli jakiegoś wielkiego znaku zapytania, jak ustawić motocykle i bardziej będziemy mogli się skoncentrować na samej walce. Czy ten tor olimpijski we Wrocławiu po remoncie, po przebudowie, on się technicznie mocno zmienił? Jest mniej więcej taki sam jak przed remontem, jeśli chodzi o taką, bym powiedział, no już geografię żużlową? Technicznie po remoncie zauważyliśmy, że często jeździ się tam na chorągiewkę, więc będziemy musieli przećwiczyć ten manewr dzisiaj. Panie trenerze, jeszcze o Norberta Krakowiaka chciałem zapytać, czy po tych upadkach, w zasadzie po tym upadku w pierwszym meczu, jakiś ślad, jak on zdrowotnie wygląda, czy wszystko jest po prostu w porządku, nie ma o czym mówić? No, upadki się zdarzają i myślę, że ten tydzień czasu na pewno przybliżył go do 100% dyspozycji. No, na pewno gdzieś tam delikatnie miał wpływ na jego dyspozycję dnia podczas ostatniego meczu, ale no to są jeszcze młodzi zawodnicy, są wspierani przez doskonałą piątkę, więc myślę, że ze spokojem możemy im jeszcze dać trochę czasu, zanim zaczniemy od nich oczekiwać zbyt wiele.